bardziej typujemy w klasyfikację medalową, dlatego też zazwyczaj tam jesteśmy bardziej widoczni. W tym roku skończyliśmy tuż poza dziesiątką, no niestety tego złotego kruszcu zabrakło, bo wiadomo, złote medale są najważniejsze. W klasyfikacji generalnej jesteśmy w okolicach 20 miejsca, natomiast no, tam trzeba rywalizować we wszystkim i to naprawdę jest rywalizacja olbrzymich uczelni i one mogą tam w zasadzie najbardziej wygrać. Myślę, że duże w ogóle logistyczne przygotowanie całej gali i to wszystko udało się nam zrobić. Jestem z tego bardzo zadowolony. Myślę, że udało się też dobrze pokazać i Opole, i Politechnikę Opolską jako miejsce dla uprawiania sportu. Sportowcy u nas czują się bardzo dobrze i to widać, to słychać, bo najlepszą reklamą jest ta poczta pantoflowa, którą rozsiewają sportowcy idący dalej, rozmawiający ze swoimi kolegami w Polsce. Na Politechnice Opolskiej naprawdę warto studiować, będąc sportowcem, i myślę, że to jest ta wartość dodana i to dzisiaj też słychać na korytarzach. Sport akademicki odgrywa ważną rolę, bo on jest dopełnieniem właściwie wykształcenia akademickiego. Można powiedzieć, że oczywistą sprawą jest, że pierwsze to są badania naukowe, następnie studia i sport akademicki. Dlatego, że sport akademicki po pierwsze uczy konkurencji, uczy współpracy, ale uczy czegoś także ważnego, a mianowicie przyjaźni, tworzenia networku i umiejętności podnoszenia się z sytuacji kryzysowych. Dlatego Polski Związek Akademicki, ale teraz muszę z wielką przyjemnością powiedzieć także to, że bardzo wielu, jeśli nie wszyscy rektorzy uczelni polskich przykładają dużą wagę do sportu akademickiego. Mamy także wsparcie Ministerstwa Sportu, mamy wsparcie Ministerstwa Nauki. Sport akademicki jest bardzo ważny nie tylko dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest bardzo ważny dla polskiego sportu. Sportowcy, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Świata Europy akademickich, uniwersjadach, jest to ten przedsionek najwyższego sportu, czyli przedsionek Igrzysk Olimpijskich, i my mamy nadzieję, że dzięki programom dotyczącym sportu akademickiego tych sportowców na najwyższym poziomie będziemy mieli coraz więcej. Liczymy, że te medale z uniwersjad przełożą się w przyszłości na medale na Igrzyskach Olimpijskich, bo taka jest prawidłowość i taki jest generalnie cel sportu akademickiego, ten najwyższy cel oczywiście, oprócz propagowania kultury fizycznej szeroko pojętej, to ten sport wyczynowy jest jakby znaczną jego częścią i jest jakby znaczną częścią naszego programu, jest takim przygotowaniem bezpośrednim tych najważniejszych, najlepszych kadr sportowych. Będąc w klubie akademickim, można liczyć na stypendia, nagrody i tak dalej. Można to pogodzić. Dzięki temu można przedłużyć sobie swoją karierę, dać sobie szansę. I to jest chyba najważniejsze. I to są takie największe walory według mnie sportu akademickiego. Jeśli chodzi tutaj o środki finansowe, zapewnienie wszelkiego rodzaju sprzętu do treningu i tak dalej, tak jak ja jestem członkiem reprezentacji, która mi coś zapewnia, są osoby, które gdzieś tam po wieku juniorskim chcą dalej kontynuować karierę, a wiadomo, że liczy się to z jakimiś kosztami. To jest naprawdę jeden z filarów tak naprawdę najważniejszych, jeżeli chodzi o rozwój sportu, zwłaszcza, że on ma też ten aspekt inny, on ma aspekt połączenia się właśnie ze światem akademickim, ze ściąganiem tutaj studentów, z samym systemem stypendialnym, który posiadamy w mieście, także jak najbardziej pod względem tego, czym miasto dysponuje i czym Politechnika dysponuje w zakresie sportu, to jest dobry mechanizm, który się sprawdza. Przy Wydziale Wychowania Fizycznego działalność AZS-u jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwijania ponadprzeciętnych zdolności młodzieży, która tam studiuje. Ci podstawowi wykonują swoje zadania na poziomie oferowanych kursów studiów, natomiast ponad 1100 osób należy do 30 sekcji AZS-u, które kształcą wybitnych sportowców. Przypomnijmy takie nazwiska jak Brudka, Tajner, Warakomska czy Kuleta.